Można powiedzieć, że rok 2023 rozpoczął się nadzwyczaj dobrze, ale ja powiedziałbym odwrotnie, że nadzwyczaj źle. Jako inwestor dywidendowy bardzo cieszyłem się, kiedy widziałem, że z dnia na dzień praktycznie topnieją notowania indeksów. I też powtarzałem, cieszmy się kochać Bessę, bo tak szybko odchodzi. I rzeczywiście. Co prawda o hoście jeszcze bym tutaj nie mówił, natomiast wyceny z października czy listopada ubiegłego roku są już historią i to trzeba zaakceptować. Jak z tym żyć, pytam? I jak wygląda mój publiczny portfel dywidendowy? Jeżeli jesteś ciekawy, to zapraszam na odcinek. Ale zanim do tego przejdziemy, to zapraszam Cię do zapisania się na newsletter www.finansowa.tv, żeby być na bieżąco z materiałami i informacjami o portfelu. Zachęcam do dołączenia do grupy na Facebooku, a także do skorzystania z oferty partnera dzisiejszego odcinka, czyli Trading 212, który oferuje darmową akcję do 100 euro dla każdego nowego użytkownika. Wystarczy się zarejestrować, zweryfikować konto i darmowa akcja do 100 euro jest Twoja. Transakcje w Trading 212 są darmowe, więc tym bardziej warto skorzystać z tego konta i cieszyć się naprawdę przyjemnym brytyjskim brokerem. A bliźniaczą promocję oferuje polski broker XTB, gdzie za założenie konta możesz otrzymać akcje o wartości powyżej 100 zł. Dla zainteresowanych w opisie do tego filmu zostawiam wszystkie potrzebne materiały w postaci linków. A teraz przejdźmy do odcinka. Po pierwsze, oczywiście standardowo dywidendy z 6 spółek w wysokości $38.75. Co ważne, warto tutaj wspomnieć, że będzie to ostatnia dywidenda ze spółki HP Enterprise i to początek zmian, które zapowiadałem na początku roku, jeżeli chodzi o mój portfel. A HP między innymi wyleciała dlatego, że płaciło dywidendę, która nie rosła i to był główny powód, dlaczego tą spółkę sprzedałem, a wydaje się, że sprzedałem ją na samej górce w ostatnim czasie. Anyway, w każdym razie wygląda na to, że sprzedałem ją tak dobrze, że udało się tam na niej coś fajnego zarobić. Ale w strategii nie o to chodziło, chodziło bardziej o to, żeby były przepływy pieniężne, które z roku na rok rosną, a tutaj niestety ten warunek nie został spełniony i ta spółka z portfela wyleciała. I co ciekawe, warto tutaj wspomnieć, że była to pierwsza transakcja sprzedaży, którą wykonałem, z tego co pamiętam, pierwszy raz chyba od półtorej roku, więc całkiem długo. Sumarycznie, jeżeli chodzi o dywidendy, był to rekordowy miesiąc i te blisko $39 to rekordowy wynik w skali miesięcznych wypłat. Porównując styczeń 23 do stycznia 22, to mamy wzrost o ponad $30 i procentowo przekłada się to na wzrost 472%, co znowu jest efektem niskiej bazy, natomiast no, ten wynik i tak jest bardzo fajny. A już w kwietniu, czyli na początku drugiego kwartału, będzie jeszcze lepszy i to prawdopodobnie dosyć mocno, a to chociażby z tego powodu, że zwiększyłem pozycję, jeżeli chodzi o IIPR. Więc jeżeli tylko spółki, które wypłacają dywidendę w styczniu, kwietniu, lipcu i październiku zdecydują się ją wypłacić również w kwietniu 2023, no to będzie to rekordowy kwartał dla mnie. Ale również rekordowy miesiąc i fajnie będzie, jeżeli jakiś miesiąc w tym roku zahaczy o barierę $100. Jeżeli chodzi o wartość portfela, to fajnie, jeżeli na koniec roku, tak jak i w roku poprzednim, osiągniemy kolejne 10 tysięcy, więc sumarycznie będzie to kwota $20,000 i właśnie na taką kwotę transakcje wykonane w ramach tego portfela. Na dzień 6 lutego 2023 wartość portfela to ponad 11,5 tysiąca i jest to wartość dosyć zbliżona do tego, co wydałem na akcję, bo jeżeli zestawię to z kosztem, który poniosłem właśnie na zakup akcji, to jest to mniej więcej ta sama kwota. A odpowiedzialnym za to był oczywiście fantastyczny styczeń pod względem wzrostów i niestety tutaj moje serduszko ubolewa. Idąc dalej, jeżeli chodzi o statystyki, to yield mojego portfela jest poniżej 4%, ale jeżeli wyłączymy z tego akcję Amazona, Trulif czy ostatnio zakupionego Google'a, to zdecydowanie ten wynik będzie powyżej 4%. W każdym razie na dzień dzisiejszy wynik netto, jeżeli chodzi o pasywny przychód, to $445, przy czym przyznam się szczerze, nie jest tutaj doliczona dywidenda z 10 akcji, które zakupiłem właśnie w styczniu 2023 roku. A jeżeli już jesteśmy przy zakupach, no to w styczniu do portfela trafiła jedna nowa spółka. I tak jak w styczniu ubiegłego roku kupowałem sobie prezent urodzinowy, a była nim jedna akcja spółki Nvidia, tak w tym roku do portfela trafiły 5 sztuk akcji spółki Alphabet. W porównaniu do ceny z 6 lutego jest ona bardzo przyjemna, bo dokładnie miesiąc temu, 6 stycznia, kupowałem jedną akcję po cenie $85, co okazało się dobrą decyzją na tamten moment.
Druga transakcja zakupu, która miała miejsce w styczniu, to zakup spółki Innovative Industrial Properties. I tutaj zdecydowanie uśredniałem swoją cenę wcześniejszych zakupów. Jest to kolejny zakup, jest to obecnie największa pozycja w moim portfelu. 10 akcji kupowałem po $94 za sztukę i okazało się, że mogłem jeszcze troszeczkę poczekać, no ale nie ma co wyciągać takich pochopnych wniosków. Jeżeli spojrzymy sobie na dywidendę i IPR, no to widzimy bardzo fajny yield w wysokości blisko 8%. Natomiast warto mieć na uwadze, że jest tutaj pewien problem z najemcami, którzy wynajmują nieruchomości od właśnie IPR. I po ubiegłorocznej przygodzie z Kindergarten w tym roku ukazały się problemy z kolejnymi najemcami. Warto wiedzieć, że spółka na dzień dzisiejszy posiada 111 nieruchomości i jeżeli chodzi o niewypłacalnych partnerów czy też najemców, to są to kolejno SH Partners Incorporated, które nie zapłaciło za jedną nieruchomość, ma zaległe czynsze, natomiast reszta nieruchomości była opłacona do końca stycznia. Green Peak Industries Incorporated, tutaj również jedna płatność niedokonana, natomiast reszta wynajmowanych nieruchomości opłacona do końca stycznia. I Affiliates of Medical Investor Holding, tutaj mamy problemy z płatnościami za wszystkie nieruchomości wynajmowane w Kalifornii i z tego co pamiętam było ich chyba dokładnie 4. Ogólnie jeżeli spojrzymy na brak płatności szerokokątnie, no to spółka dała do zrozumienia, że albo ktoś płaci, albo po prostu wylatuje. I tak właśnie z wątpliwej jakości najemcami ma zamiar walczyć, na razie się to udawało. Przypomnę, że z Kindergarten udało się nawiązać porozumienie i do dzisiaj nie ma już żadnych problemów. Natomiast po tych wszystkich informacjach kurs akcji zanurkował blisko 20%. No i w kolejnych dniach w dalszym stopniu się obsuwał, gdzieś tam na okolicach $88 się zatrzymał. W dalszym ciągu uważam, że w tej spółce drzemie bardzo duży potencjał, dodatkowo regulacje, które mają działać na korzyść spółki, również prawdopodobnie będą wchodziły w życie i wszystko maluje się w takich barwach, że prawdopodobnie wszystkie te regulacje będą działały na korzyść Innovative Industrial Properties. Ja natomiast na dzień dzisiejszy mam zbudowaną pozycję na tyle dużą, na ile bym chciał i na razie nie będę zwiększał zaangażowania na akcjach tej spółki. Chciałbym się też po prostu skupić na innych pozycjach w portfelu. Jeżeli chodzi o mój prezent urodzinowy, no to jest to stricte coś, co używam na co dzień. Używam Androida, używam tak naprawdę wyszukiwarki Google'a, używam YouTube'a i można śmiało powiedzieć, że jestem jakoś przesiąknięty tym Google'em. Raczej nie operuję w tym Apple'owym ekosystemie czy jakimkolwiek innym. I można powiedzieć, że po prostu odczuwam tą fosę, którą Google czy Alphabet po prostu posiada. To, co po wynikach za czwarty kwartał może martwić, to to, że zdecydowanie są niższe wydatki wszystkich partnerów na reklamy, bo praktycznie czy to YouTube, czy to wyszukiwarka, czy to chociażby Google AdSense i Google Ad Manager, wszystkie te usługi w czwartym kwartale zanotowały spadek. Zdecydowanie rośnie Google Cloud i tutaj jest naprawdę duży potencjał i w dalszym ciągu prawdopodobnie tak będzie, ale myślę też, że powoli otrząsamy się z tego wszystkiego, jeżeli chodzi o jakieś przeszkody w reklamowaniu. I nawet to, czego doświadczamy obecnie w gospodarce, na rynkach i ogólnie w całej makroekonomii, może świadczyć o tym, że idziemy ku lepszemu. Oczywiście nie można powiedzieć, że na pewno, natomiast jeżeli zmierzamy w tym kierunku lepszym, to zdecydowanie będzie to na plus, jeżeli chodzi o wydatki marketingowe i te około marketingowe. Co warto przy Google dodać, to prawdopodobnie to, co już wspominałem, Google jest właścicielem dwóch największych wyszukiwarek na świecie, czyli Google.com i YouTube.com. Dodatkowo najbardziej popularny system, jeżeli chodzi o smartfony i wiele, wiele innych rozwiązań, z których na co dzień korzystamy, chociażby mogę podać takiego Gmaila, bez którego nie wyobrażam sobie po prostu dnia. Całościowo może rok 2022 nie był jakiś super udany dla Google'a, ale dalej wzrost mały, bo mały, natomiast zanotowany o 1% rok do roku. Całość składa mi się w taki sposób, że jest to mój prezent urodzinowy, który chciałbym dostać i taki też w tym roku sobie sprawiłem i na pewno jest to piękne udekorowanie mojego portfolio. Niewiele się zmieniło i niewiele się działo w moich portfelach IKE i IKZE, które są otworzone i prowadzone na moje nazwisko.
Jeżeli chodzi o portfel XZ, to tak naprawdę nie ma tu kompletnie żadnych zmian od ostatniego filmu, który teraz możesz sobie obejrzeć w prawym górnym rogu. Jedyne co warto wspomnieć, to dywidenda ze strony spółki Echo, która wynosiła 22 grosze na akcję i jest to zaliczka za rok 2022. No i możliwe, że będzie można się spodziewać jeszcze drugiej transzy, jeżeli chodzi o zysk i podział tego zysku za rok 2022. Transakcji tutaj nie ma też żadnych wpłat i takich na razie nie planuję, natomiast portfel sobie żyje i funkcjonuje. I bardzo podobnie, chociaż tutaj jedna zmiana i jedna informacja, portfel IKE. Nie pamiętam, kiedy ostatnio ten portfel pokazywałem, natomiast ostatnia spółka, która do tego portfela trafiła, to Votum. I tak naprawdę spółki, które ostatnimi czasy trafiały, czyli Votum, PKN, Big Cheese czy Autopartner, to są spółki, które ten portfel ciągną za uszy, można powiedzieć, i mocno odrabiają straty, chociażby Ten Square Games. Warto jednak tutaj zauważyć, że Ten Square Games, jeżeli chodzi o ostatnie miesiące, to pokazuje bardzo fajne wyniki i jest nadzieja, że coś nam się w końcu uda fajnego zrobić i dzięki temu kurs pójdzie troszeczkę wyżej. Warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o konto IKE, no to tutaj planuję w tym roku jakieś wpłaty, nie wiem jeszcze w jakiej wysokości, natomiast jakieś wpłaty na pewno się pojawią. Jeszcze muszę rozgraniczyć to między właśnie portfel w Interactive Brokers i rynek amerykański, a zdecydowanie GPW, które będzie tutaj królowało, możliwe, że będzie to też jakaś spółka z LSE, ale o tym pewnie w następnych odcinkach. Natomiast jakaś wpłata na pewno w IKE się pojawi, na pewno w IKZE się nie pojawi, bo jest to dla mnie nieopłacalne na ten moment. A do samych portfeli będziemy na pewno wracać co jakiś czas i będziemy je sobie przeglądać, będziemy też podsumowywać dywidendy, które tutaj będą wpływały i w co będą reinwestowane. A oba te portfele, i IKE, i IKZE, będą dostępne publicznie na portalu MyFound, będzie można je sobie przejrzeć i w każdej chwili do nich wracać. Ja te linki zostawię w opisie do tego filmu, ale zostawię też link partnerski, korzystając z którego będziesz mógł założyć konto, a dodatkowo uzyskać 20% zniżki, jeżeli chodzi o pierwszy roczny abonament. Ja serdecznie polecam i zdecydowanie przekonałem się do tego serwisu i nawet mimo tego przestarzałego interfejsu, który ja tak osobiście krytykowałem, to można się do tego przyzwyczaić i naprawdę ta aplikacja jest przyjemna, a na pewno pomocna. Tak więc jeszcze raz, oba moje portfele IKE czy IKZE będą dostępne od tego momentu. Będzie można je na bieżąco śledzić, link oczywiście znajdziesz w opisie, ale też w publicznych portfelach na portalu MyFound, a jeżeli chciałbyś założyć takie konto, to 20% zniżki na pierwszy abonament, link również w opisie. A dzisiaj taki krótszy odcinek styczniowy, za którego obejrzenie bardzo Ci dziękuję. Zapraszam do subskrybowania kanału, jesteśmy już blisko 6000 subskrypcji, będzie mi bardzo miło, jeżeli Ty zostawisz i swoją. A już w następnych odcinkach będziemy przyglądać się ciekawym zestawieniom spółek, ale o tym w następnych dniach. Do usłyszenia, cześć.